Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj World of Warships i odgrzewany kotlet, czyli Rega. Okręt, którego już nie mam od dawna. Okręt, którym, jeżeli ktoś śledził wcześniej bitwy morskie na moim kanale, to wie, że za którym nie przepadam, ma swoje wady. Przede wszystkim działa. Działa. Ustawiona przodem ryga naprawdę dużo potrafi na siebie przyjąć. Jest pod tym kątem naprawdę mega. Natomiast działa są... Nie będę się powtarzał. Słabe. Słabe, nawet z pepanców jak strzelamy. No, są celne, tak? Jeżeli ktoś się wystawi bokiem, to może naprawdę oberwać, ale nie mają tej mocy, co mają na przykład krążowniki radzieckie, inne tego Tiro Donskoj czy Kronstadt. Nie ma nawet porównania. A boki są tak samo wrażliwe, więc nie zdziwcie się, jak będziecie schodzić prawie na salwę, jeżeli ktoś dobrze przyceluje wam w bok. Z boków raczej się nie pokazuje. Staramy się grać do przodu. Przynajmniej ja starałem się tak grać. No i cóż, to jak bitwa będzie, czy bitwa będzie zacięta. A jeszcze jedno, tu przemglować amunicją trzeba dość mocno. Jeżeli coś się wystawi bokiem z pepanców, tak, to z obeków jak najbardziej można bić, tym bardziej oczywiście do niszczycieli. Bitwa będzie zacięta, wręcz można powiedzieć zażarta. Oby się udało najpierw tego Kitakadze tutaj wyprostować. Już dałem wsteczny. Już ktoś do mnie tam strzela zza wyspy. Znalazł sobie swoją niszę. Już jest podpałka, już w ogóle wszystko znika. W razie czego mam jeszcze radar. On jest krótki, ale jakiś tam jest. Jest wroga ryga. No i teraz przydałoby się pepance, żeby ją pokarać odpowiednio, no ale ona tutaj robi zwrot. Trudno się mówi. Mam pierwszą krew na rękach. Teraz tak. Ustawi się bokiem, nie ustawi. Na razie strzelam z obeków. Nie podpływam bliżej, bo wpłynąłbym w krosa. Mamy Izumo z prawej strony, mamy tego wyspiarskiego, zawyspiarskiego gościa, który nawalał za wyspy. No i mamy tutaj jeszcze całą masę okrętów wroga, więc skupiłem się na robieniu pustego damage'u, chociaż jest tutaj Eoła, więc tutaj przydałoby się może pepance. Adepcie, zmień na te pepance, tak? Proszę cię. No i już, Izumo do mnie bije. Jednak trochę do przodu, bo zasięg się skończy. Sojuzy jakieś, coś tam, wszystko słabe. Potrzebuje wsparcia. No tak, przydałoby się wsparcie, bo tutaj te trzy pancerniki, cztery nawet pancerniki, one mnie rozstrzelają. To ja nie mam z nimi przecież najmniejszych szans. Jestem biednym krążownikiem. Wszystkie te pancerniki są skontowane, więc nie mam możliwości użycia pepanców za bardzo. Zresztą te pepance, mówię, ślizgają się, jeżeli mamy coś mocniejszego. To nie są włoskie krążowniki, które mają te pociski PPO. Tutaj jednak słabo to wygląda i słabo również z odpalaniem, troszeczkę tak słabo. No to przydałoby się więcej tej podpałki. A może teraz, o, pepance, dobrze, dobrze, adepcie, dobrze, teraz i teraz mu właduj tam. Że niby Sojus. No. Sojus, jeszcze się wystaw bokiem. Gdzie mu celować? Wszystko się ześlizgnie na pewno. Chyba, że troszeczkę wyżej ponad budówkę bym dał. Chciałem mu zrobić krzywdę, no i widzicie, no, krzywda wielka zrobiona. On jest delikatnie skontowany i to już wystarczy. Wystarczy, żeby pepeki się ślizgały.
No, za 3700 weszło, no. Ale to ponad budówka. To też będzie za nisko celowane. Pewnie się... No nie, ja na obeki przyłączyłem. Już taki... To jest taka bezradność. No tak, widać jaka bezradność. Nawet cztery pociski obeków, brak penetracji, zero pożarów, zero uszkodzeń. Więc zarąbiście. No i wszyscy tak umierają powoli. 500. Wszyscy tak umierają. Nawet Sojus umarł. To nie jest moja zasługa, jak najbardziej. Jeszcze mam Izumo. No i wypadałoby właśnie tego Izumo teraz troszeczkę pognębić. Skoro on się mną interesuje, to dlaczego ja nie miałbym się nim zainteresować? To taka wzajemna relacja między nami nastąpi. No Ajoła idzie ostro, strzela do mnie. Teraz pepance by się przydały. On teraz zmieni kurs. Więc nie ma sensu z pepanców pewnie. No za 4000 spoko. Biorę to w ciemno. Izumo. Drgrosse i jeszcze coś tam. Jean Bart ma mnie w zasięgu. Tak sobie powoli strzelam i w te wyspy zamierzam, już pamiętam, płynąć, żeby zasłonić się przed Jean Bartem i ewentualnie Ajołą i Izumo. Wtedy mogę się postrzelać z Fredrikiem Drgrosse. O, mamy okręt straty. I mamy tutaj Jean Barta. Do niego trochę się skontowałem. Mam nadzieję, że do mnie nie będzie celował. Nie interesuj się mną. Ja tutaj jestem nikim. Proszę do mnie nie strzelać. Nagrywam. Izumo. Zobaczcie, jak blisko ten Izumo. To będzie problem. I mamy niszczyciel. No to znaczy, że muszę podpłynąć gdzieś bliżej. Poliłem sobie hydro. Trzeba uważać na torpedy. Być może cwaniak wypuścił. Nie mogę trafić niszczyciela. To w panice po prostu źle celuję. Przepraszam, to takie pierdnięcie było. Takie... Syreny. Okej. Okay. Trzeba się trochę wycofać, ale nie mogę wycofać się całkiem, bo stawię się na cel pancernikowi z prawej. Tam jest Ajoła. Przydałyby się torpedy, tak? Ale tych torped niestety nie mamy. Rzuciłem. Wrzuciłem radar, żeby ten przeciwnik po prawej stronie i w ogóle w zasięgu radarów nie czuł się bezpieczny. Niech nasi trochę postrzelają sobie, być może zrobią coś, jakiś kuku. No i tak, uciekam, przedajało. Te Izumo gdzieś tutaj ciągle w sercu, ale Friedrich. Drgrosse bardzo korzystnie płynie. Zmieniam na pepance. Zobaczymy, jak się one spiszą z bliższej odległości. 10-12 km powinno już coś tam wchodzić. Ale na pewno nie w tak skontowany okręt. Wyprostuj się, Drgrosse, wyprostuj się. Proszę się, wyprostuj. No i 949, mówiłem. To brak mocy po prostu tych dział. To jest bolesne. Na pewno. Cały czas liczyłem, że się wyprostuje. No i zaczął się prostować, ale troszeczkę za późno. 2800. Mówiłem. Te działa na wrogie pancerniki są za słabe. Jeżeli mamy krążownik bokiem, to jest fajnie. Fajnie, naprawdę można cytki bić. Ale zapomnijcie o cytkach bitych pancernikom z 10-12 km nawet. No po prostu nie domaga. Nie domaga. To uzbrojenie główne.
zgubione. Czyżby Drygosy zawracał? Tak bojowo trochę wygląda. O tak, 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 tak. No i teraz trochę trzeba odzyskać HP. A ja być może też skończyć za chwilę. Drygosa na mnie płynie. Ale czy on płynie bokiem? Nie płynie bokiem. Za to bokiem stoi Izumo. Ale niestety zniknął w kluczowym momencie, czyli w momencie celowania. Teraz zainteresowałem się Ajołą. Może teraz. Ale on już bardziej skontowany, niestety. Ajoła musi poczekać. Przeciwnicy po prawej też. Mam tutaj Terkrosy. Tak, on wypłynie bokiem. Będzie szansa. Ale teraz musi płynąć bokiem. Musi za tej wysepki. Musi to narusi. Teraz mu dobrze przymierzyć. Podwierze. Tak, podwierze. Gdybym celował podwierze, to może by wpadło podwierze. Ale niestety tak się nie stało. On idzie na tarana. Chyba na tarana, albo chce mnie zrobić krzywdę jakąś inną. Ja mu za 2000, on mi pewnie za 15 tysięcy. Sprawiedliwość musi być. I się udało. No proszę. To był manewr godny mistrza. Niezłe, nie? Ale jestem w ciężkich opałach. Teraz też skontowany. Grosse, 9 rykoszetów. Co, mam w co, nie? 9 rykoszetów. Co? Kto da więcej? No ale zaraz go wyprostujemy być może. No, tak. No, wreszcie udało się go skończyć. Udało to dobre słowo. Jeszcze tutaj mamy Jean Barta. Także nie wygląda to ciekawie. Wynik jest bardzo niekorzystny. AP też się kończy. Nie mam możliwości teraz naprawiania już. Grupy naprawcze wszystkie poszły. Joła, żyję. Od Jean Barta uciekam. Mogę spróbować jeszcze grać na dystans, ewentualnie mogę iść na tarana, ale to byłoby poddanie się, no, to byłby koniec bitwy, praktycznie porażka pewna, więc dobrze, że tego nie zrobiłem, bo jednak będzie zwycięstwo, no to już przyznajmy, no tak, mogłem wstrzymać w niepewności, ale zwycięstwo będzie. Jeszcze niszczyciel, ale on trochę ucieka. Izumo na szczęście się mną nie interesuje. Jakaś podpała. I przede wszystkim niszczyciel. Niszczyciela już dałoby się zniszczyć, ale większym zagrożeniem dla mnie w tej chwili jest Izumo. Chciałem go podpalić. Niszczyciel został zniszczony i pozostaje mi puszować na kogoś, bo z prawej strony też mamy dwóch przeciwników. Donskoi i Ajołę, właśnie tą słynną, żyjącą tak długo. No, Izumo się kończy, tylko żeby mi większej krzywdy nie zrobił. Zanim padnie. Zasadnicza rada dla tych, którzy grają rygą, ustawiać się przodem do przeciwnika. Można burtę pokazać czy coś, jak przeciwnik już strzelił, ale tak poza tym, no to właśnie tu dobrze przycelować. Tu przydałyby się pepance na rygę. Szkoda, że ich nie było, ale nawet jeśli by były, to nie trafiłem.
stoi, nie stoi, ruszył czy nie ruszył, z jaką prędkością, nie bardzo widzę na tę odległość tam. Kolor nieba też się zlewa z morzem. Tak średnio to wygląda. No i szkoda, szkoda, że nie zdjąłem go, bo byłaby szansa ku temu, żeby nie stracić jak najmniej HP. No nie trafiam. Może teraz. Czas najwyższy. Zwrot w lewo. Udało się teraz, żeby od niego nie oberwać. No i trzeba bitwę wygrać. Trzeba kapa zająć. Ale ja jestem już w takim zwrocie, że po prostu tego kapa nie zajmę. Mam nadzieję, że Jutland zrobi to. Natomiast ja tutaj gonię Zygfryda. Gonię to za wielkie słowo. Po prostu chcę go z tej skałki zdjąć. Dobrze. Dobrze, koleś. Dobrze, dobrze. Mam wsparcie Georgii. Z tyłu dwa nasze niszczyciele powinny sobie poradzić teoretycznie. Przede wszystkim kapa zająć. Alaska też niech żyje jak najdłużej. Zygfryd tutaj się ostrzeliwuje z Georgią. Ojej, zaświeciłem się teraz. Ja będę pewnie celem priorytetowym, bo mam mało HP. Łatwo mnie zdjąć. No i te pepance będą się ślizgać. Zygfryd niby teraz bokiem. I przywaliłem mu za całe 575. Teraz też jest bokiem. Troszeczkę skontowany. Ile? Oj. Ile? 2000 w meczu? Kolejne 1000 coś? Tak właśnie wyglądają pepeki. Na 14 km no, są bezsilne. Musielibyście podpłynąć, nie wiem, na 10 km czy coś i przeciwnik naprawdę musiałby być kompletnym idiotą, żeby się nie kontować, żeby te cytadele wchodziły masowo. Bo mi jakoś nigdy w tej rydze tak masowo nic nie wchodzi. Nie wchodziło. Mówię, okręt byłby fajny, gdybym miał lepsze działa, mocniejsze może troszeczkę, z krótszym przeładowaniem na przykład, z dłuższym przeładowaniem, przepraszam, ale teraz za 3700 weszło, dziwne, bo zaczął się kontować już troszeczkę. Albo gdyby lepiej podpalał, czy coś, z hakami można byłoby się trzaskać. Tak teoretycznie ani torped nie mamy przecież. Radar też jest bardzo krótki. Więc co nam zostaje? No, tu z tych dział, no ale to jest śmieszne, bo to jest dziewiątka, no, a działa mają taką skuteczność jak siódemka czy ósemka słabsza. Męczymy się z tymi działami. Zygfryd nam za parę tysięków wbija od przodu. On ma lepsze działa. Także to inaczej wygląda. Ja teraz chciałem go podpalić tuż przed śmiercią, żeby jeszcze troszeczkę zaczął się palić, zanim zginę. No ale to się nie udało. I zobaczcie na wynik. Przegrywamy, ale mamy 3 kapy. Więc jeżeli wszyscy nasi tutaj przeżyją, to bitwa jest wygrana. 27 sekund do końca bitwy, tak czy inaczej, więc wystarczy w tym momencie przetrwać, żeby nikt z naszych więcej nie zginął. No ale tutaj jeszcze będzie właśnie wykończenie Georgii, więc Zygfryd zdjęty. No i ostatecznie się udało, że zwycięstwo wymęczone. Naprawdę łatwo nie było, no ale najważniejsze, że się udało. No i wyniki końcowe, tak jak zobaczycie, całkiem ogólnie przyzwoite, chociaż wynik damage'u nie był porażający. 118 tysięcy to jest przecież na dziewiątkach mało, ale EXP 1953, 4 okręty zdjęte, zatopione, więc to było jak najbardziej ok. Tyle na dziś.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.